odcinku z dodatku do Assassin's Creed Unity Dead Kings. I chyba znowu są lagi. Chociaż wszystko już wyłączyłem. Uwierzcie. Okej, działa. Kurde, te niektóre zagadki Nostradamusa są porąbane. I te zagadki we Francjady też. Kurde, nad jedną to się męczyłem nawet godzinę i daily nie zrobiłem. Nie wiem, ja nie jestem taki, że od razu wchodzę na YouTube'a i już zgapiam. Nie, ja chcę to samemu rozwiązać. Tak jest mi najlepiej. Na cztery spusty. Dokładnie. Chciałbym się jakoś wyposażyć w amunicję już taką pełną. Więc przejdziemy się. Chociaż przydałoby się zyskać jakby takie dodatkowe ammo do naszej spilowo broni dwuręcznej. Więc zaraz ogarniemy taki przedmiot, który już go kupiłem ogólnie i on działa. To moment, to go nałożymy teraz, tylko który to był? Na pewno nie głowa, ale tak spojrzę i rzucę okiem. Dodatkowy wzrok orła. Dobra, to chyba nie będzie to. Coś z korpusem. Czy coś ze skorpusem było? Korpusem. Boże, mi się porąbało totalnie. Korpus. I który to jest? Płaszcz ze Francjady. Co? Kamienie ciskane przez rabusie z Francjady, ten są impet. What? Bez sensu. Tak trochę. A gdzie mamy tamten? Płaszcz rabusiów. To chyba jeszcze nie to. A co z przedramionami? Na pewno nie. Będą tu te. Nie. A jeszcze chyba jedne. Są rabusiowe. Okej. Szukamy tych spodni. To były najprawdopodobniej spodnie. Nie. To pas. To musiał być w takim razie pas. O, jest dodatkowa amunicja do broni gilotynowej. No to weźmiemy sobie. Dzięki temu będziemy mieli więcej tej amunicji. No i tam mamy cztery. Będziemy mogli ciskać bardziej tą bronią. A w dupie mam tą skrzynię w Paryżu. I tak już mam za dużo kasy. 2,5 miliona liwów to już jest naprawdę wystarczająca ilość kasy na zaspokojenie potrzeb Arno do, no do końca właściwie. Mnie się nawet nie opłaca tego zbierać w większej ilości. 400. Aha, czyli to była ta ściana z krwią. Ale dobra, mniejsza z tym. Zaczynamy tą misję w końcu. No, zamęczą. Inaczej. O, znowu Leon. No on nie bawi po prostu. Bonjour. Bonjour. What have you been doing? Nothing. Did you find the lock? Yes. Now I need the key. You know the soldier carrying this chest for the little commandant? I just saw him in the market. Merci. And I told you to stay here, remember? Oui, monsieur. Ja się słucham, jak należy. A w sumie to mogę przy okazji już to... Gdzie to było? Jest. A to się tym zajmiemy poza nagrywaniem bardziej, jeżeli chodzi o zagadkę Nostradamusa. Czy tam było zagadka Sugera bardziej. No i gratuluję kolejnego buga. Wyśmienicie po prostu. No jeszcze nie można się tepać w czasie misji. No to ładnie.
Ładnie, żeście mnie załatwili. Zajebiście. Aha, aha. Aha. Fajnie. No nawet z broni nie mogę powiedzieć. O Boże. O nie, w sumie przecież mogę wczytać ostatni punkt kontrolny, to... No i to samo wyjdzie. Już niepotrzebnie robiłem cięciem. Ale myślałem, że już nic innego nie będzie się dało zrobić. No to jedyne co nam pozostało to ten restart. Zarąbiście. Jak się jeszcze raz tam zbuguje, to będzie normalnie już koniec. Koniec tego. Ale idę w innym kierunku, żebym się nie musiał tak zbugować jak chwilę temu. Czekamy. Jest. Gdzieś my to zrobili. Teraz śledzimy pomocnika Napoleona. Zabici wrogowie na dachach. Ja oni to są na tych dachach. Powiedzcie mi no. Tylko. Na dachach. A? Jeszcze ich nie widziałem. A jak zobaczę, to trzeba zabić. Szykujemy widmowe ostrze w tym wypadku. Tak jeszcze obserwuję. Oni sobie idą. Nie, w tą stronę. Boże, myślałem, że znowu z całej tej bazyliki. Przecież widzę ich. Nie róbcie sobie jaj. Są oni, dobrze. Dobra. Gdzieś jeszcze? O kurde, prawie bym ich zgubił. Oj, prawie. Już nie dało. To śledzimy dalej pomocnika Napoleona. A są kolejni kierowcy. W ostatniej chwili poszło. Myślałem, że będzie desynchronizacja, ale w ostatniej chwili ten wzrok orła odpadł. Nie działa. Muszę za chwilę to włączyć, żeby kurde tych idiotów nie zgubić. Może tych potraktujemy jeszcze. Bo... Pięknie. Właśnie chciałem teraz wykorzystać trochę tej gilotyny. Ale poszło. Pewnie ja myślę, że spadło to ciało co gdzieś na dół. Bo by to zobaczyli w sumie. Ale kurde, bomba siadła. I to ostro. No, następni. Wiadomo co robimy. Idzie nam to łatwo, tylko mamy wybijać się z dachowców. Tak poza tym ich tylko śledzić jeszcze. Więc żadna filozofia. O!
teraz ekstremiści się nie nawalili z tymi napoleońcami. Będzie kiepsko. Jest to więcej tych dachowców? Nie. A już koniec z tych imbecyli. Okej. I co teraz? Zakradnij się do domu. Okej. Jakiś dodatkowy cel? Czy nam się już wyczerpały możliwości wykonywania tej misji? Teraz coś wymyślimy. Zalecimy na to w jakiś ciekawy sposób. A jak się nie będzie dało za bardzo, to na spontana. No. What do you have for me this time? Silver. Nearly enough to fill a chest. Give it to me. The Commandant still suspects nothing. He is occupied in Paris. Your usual fee. Paris? A promotion? Très bon. A pleasure doing business with you. Ścigaj żołnierza. O kurde, trzeba go dogonić. Guess I haven't seen it all. Dogoń go, kurde. How are you? Już go gonimy. Ja nie wierzę. O, lagi. I co? Walczyć? Walczyć. I will have you arrested! You will do no such thing. Tell me the location of the chest containing the golden key, or I shall reveal your thievery. I am merely seeking a harmless prophet. Like a rat hungry for apples. How did you know? Surely the Commandant will find the comparison. The chest is under guard within the caverns. Here. Merci. Now get out of my sight. Tak się zdaje. Mogę? Nie mogę. Okay. Już ja znajdę na ciebie sposób. Chodź tu. Nie uciekniesz mi. A, tak chcecie się bawić. Tam mi ucieka. Nie będziesz mnie tutaj bił. Mam gościa do dorwania. Jest. Okay. Już mi. Co? Nic. Nic go to nie zabolało? A, zostaniesz z takiej bomby. Spadł? No nie wierzę. No... Nie, no wy sobie już chyba jaja robicie. A dobra, dupę sobie już wstać. Nie wierzę, no. Jak mógł przetrwać berserkera i gilotynę naraz? No goda miał odpalonego i tyle. Oszust. Dobra, i trzeba teraz znaleźć krypera, bo schować te miecze. Ja z wami tu walczyć nie chcę. W żadnym wypadku. Ale kurde, no ten koleś był nieśmiertelny. Żony ściska dupsko. No, powinien paść. Na pierwszym razem. Okej, okay. To trzeba było przejść. Gdzie ta podziemna kryjówa? No, chyba gdzieś tutaj. Okej, okay, idziemy. Myśmy tu byli? Czy jeszcze nie? Przylep do tej ściany się.
Oddają się. To się liczy. Może tu jeszcze coś znajdziemy. Ta, co ty kombinujesz? Trzeba to posprzątać, bo taki bałagan jest tutaj. Że tego nawet nie powinno się trzymać. Teraz na dół pewnie. Nawet z gablem już pewnie. Ominiemy. Nie ma nawet sensu się z nimi droczyć. Odpaliłbym sobie jedynie tą latarkę. O, działa nawet. Ale tak bym sobie napełnił tego paliwa. No i mamy naszego przywódcę. Tam nie widzi. Cwanie, żeś to odegrał. Ale niestety twoje plany się jednak coś troszeczkę odegrały jak należy. Okej. Teraz zniszczę tych imbecyli. O kurde, strzały w głowę. Okej. Jeszcze mamy jakichś rozbitków. Teraz jeszcze jeden Hedzi. Taki soczysty. Ej, ładnie. Okazję do... Podkradnij się do skrzyni Napoleona. What? Przebiegali. Najpierw robić na nich zabójstwa z powietrza, gdy się najwięcej punktów kredy zgarnia. Okej, coś znaleźliśmy. Nabijajmy sobie tę kredę na tych kielkach. On tam ucieka. Ło! Zlagowało ostro i dalej laguje, nie wiem czemu tak. Czy to jest okazja? A najpierw możemy to ogarnąć. Co tu z tym chodzi? Dobra, mówca zdjęty. Aha.
teraz jeszcze trzeba... Lewa. Tych przywódców pościągać. Nie będę już tak... stawić oporu. Kurde, ale jakby te lagi mogły się ogarnąć. Polońce tu jeszcze są. Chociaż ich starzy. Zawsze mogę ich jeszcze zatruć. Zawsze to w jakimś stopniu mi pomoże. W sumie i tak tylko mam tą skrzynię ogarnąć. Pięknie. Klucz. Traitor, you will die. Stop that. Okej, nic wzniecony. Okej, jest ta interakcja. I bierzemy. O. Co to mamy w tej skrzyni? All that security for a key. What lies behind that door? Okej. Mam nadzieję, że nie będzie zaskoczenia. Okej, teraz zdupcamy stąd. Najlepiej pójdziemy tak, jak żeśmy przyszli. Nie będzie trzeba się z nikim motać, a ja nie mam za bardzo już amunicji. Trochę się wystrzelało tego. Cicho. Z powrotem spać, a nie przeszkadzać. Teraz zimnie mam iść. Padł. O kurde, ale ścina. No idźże, kurde. Niby da się przejść. No, widać, widać. Bardzo to widać. Żyją. Oni się respią bez przerwy. Jeszcze was mało. Połóżcie się w końcu i już mi nie leczy. Okej, teraz się z tym wydostaniemy, mam nadzieję. Ja myślę, że to nie.
chcę pójść tym. Okej, ogarniemy. Jeszcze tych dwóch nieproszonych gości się zbijemy. Już grzecznie. Gdzie mamy to wyjście? Ciekawe. Musimy wam musieć źle pójść. Musiałem źle pójść. Mam tu wyjście, no. Jest tutaj jak nic. Czyżby było zablokowane, czy... Muszę w końcu znaleźć inny sposób. No tak, jest. No i mamy. Do czego szukaliśmy. No i okej. No nie. Zejdźcie mi z oczu. Zejdźcie mi z oczu. Załadujemy sobie trochę amunicji. I myślę, że będzie można już skończyć odcinek. Nie wiem, w sumie. A czy my jak to będzie trudna misja? Gdzie ona jest? Ta fabuła. Tam jest, nawet bym powiedział. Tylko jej na mapie nie widać. Co to się zbugowało? Nie wiem, dobiegniemy tam. Ale mamy ten klucz. Przydałoby się otworzyć te drzwi. Więc nie wiem, jak chcecie. Mogę zawsze jeszcze wydłużyć odcinek. Będzie to więcej oglądania. Dobra, 100 metrów. No, to jest gdzieś pod ziemią. Kurde, ale laguje okropnie. Sobie nawet nie wyobrażacie. Aha, no to moment, jeszcze do sklepu zajrzę. Rozpoczniemy. Chyba to już będzie ostatnia misja fabularna. Więc może to nawet i dobrze, że skończę dodatek w 5 odcinkach. Jeszcze ewentualnie będzie 6 z trybu co-opa. Gdzie będziemy kraść skrzynię. To może jeszcze w ramach zakończenia serii jeszcze będzie taki jeden odcinek. Gdzieś może w tygodniu. Nie wiem, jak to będzie dokładniej. Zostawić. Padł? Nie wiem, że oni go nawet nie dźwięk. I tak padł. Logika logiki. Naprawdę mnie rozwala. No okej. Ale jest niewidoczna. No nie wierzę, co oni robią. Dobra, podziemne wejście. Tam się przejdziemy. I trzeba będzie się w końcu zająć. A, bo nam się chyba dopiero wtedy pokaże, jak będziemy pod ziemią. Faktycznie. Jest jakaś jednak logika w tym. Okej, można iść. Kurde, fajnie by było bez wykrycia to ogarnąć. Nie? A teraz tu się mniej straży zrobiło w tej bazylice, niż mi się wydawało. Zawsze było multum. Tego też bym sobie zdjął. Okej. Ogarnięte. No i chyba już po raz ostatni przechodzimy przez te podziemne przejścia. Okej, jest już widoczne. Korna cierniowa. Czyli to już jest ostatnia, przypuszczam, już misja fabularna. Czyli mamy już chyba już taki kompletny finał, który zakończy już chyba ten najdłuższy rozdział przygód Arno. Czemu nie zdali gościa? Ja bardziej z wami nie chcę. I koniec. Ja idę i no tutaj. Okej, jesteśmy. Zobaczymy, co nas dalej czeka. Wystarczy, że już straciliśmy najbliższą osobę Arno.
Jak tutaj coś się rozdupi, coś do ogarnięcia jest 40k. Idziemy za tą misją. Trzeba już zakończyć te przygody. A szczerze mówiąc, trochę już mam dosyć Bugity. Więc ten odcinek, mam nadzieję, będzie już zakończeniem fabuły całkowitej. Otworzyliśmy. I co z tego? Co z tego wyniknie? Arno. No idziemy. Now for that artifact. Allow me. What skill stealing the key? Tak. Much obliged. Should I notify the commandant? Tell him that I resign. Co? Aha. I co dalej? Kurde, ale się nam posypało. Co mam dalej robić? How did you find it? A, czyli chłopak we mnie już wierzy. Okay, mamy z powrotem. Thank you. Now get out of sight. I mean it. It's time. And the captain? He shall fall. Muszę napełnić. No właśnie. Trzymaj się go, a daleko zajdziesz. Dobra, zapełniamy. No, trzeba ten finał już zrobić. Bo ja już nie widzę tutaj innego sposobu na robienie następnych odcinków. Okej. Znowu wróciłem. Nieważne. A mianowicie chodzi o to, że zmieniła się godzina imprezy i musiałem po prostu informacje po prostu podać. Nieważne. Tak czy inaczej będę miał więcej czasu na rzucenie wam ostatniego odcinka z Unity Dead Kings. Okej, otworzymy się drzwiczki. Ale co dalej? Skoro otworzyłem to, co mi to dało? Bo tam nie wejdę, no i mamy teraz dość duże utrudnienie, bo żeśmy stracili z powrotem ten klucz. Chociaż nie, mamy ten klucz, tylko niestety źle wykorzystano. W taki sposób, że nas po prostu wyrolowano. W tak banalny sposób. Teraz za bardzo nie wiem, gdzie mam iść, jakim tropem. Tutaj za bardzo nic nie da. Światełko niech jeszcze działa. Będzie mi potrzebne. Aha. To w sumie nic nie zmieniło. Bo dalej się kręcimy w kółko. Zabawnie, naprawdę. Ale już chciałbym mieć to za sobą. Starno, nie marnuj mojego czasu. Tylko wymyśl coś. Tylko po prostu coś wymyśl. Reaguje. Czemu wy ten dodatek również zrąbaliście? Ale tu widzę. Tylko jak to się tam dostać? Jakaś drabina? Nie wiem, cokolwiek. Chyba raczej nie zbyt. A nie, jest, okej. Okej, musiałem się trochę rozejrzeć. To są sorki z mojej strony. No, latarka już nam przestała działać. Co ci się dzieje, Arno? Spokojnie, nie denerwuj się. W ten sposób żeśmy odblokowali. No to może dlatego tak zareagował Arno. Okay.
dość tajemniczo się zapowiada, jak na ostatnią misję. No ale to chyba i tak sobie nam nic nie dało. Co się tu dostać? Nie, chyba teraz trzeba tutaj. W takim razie ruszamy. Mi ta wskazówka, ale okej. Okay. Ubisoft chce być takie dobroduszne, to dają wskazówki. Okej. Okay. Teraz mamy tego gościa zabić. Zabij Rosa. Who built this place? O ja cię kręcę. Podwójne zabójstwo. Wiecie. To teraz przydałoby się zabić te zabójstwa. Znajdziesz tu, nie? Trochę szumu się narodziło z tego powodu. O, Jezus! Seneca! No! Podejdziesz tu? Nie, nie podejdzie. Kurde, ale oni zadupcają tak śmiesznie. A tu rzucimy im bombę dymną. Podoba, naprawdę. Nic skomplikowanego, tylko ich siekać do bólu. Chcecie walczyć? Tak stawiać ją. Dobra, Rose, twoja kolej. Z kolejny przywódca. Tej powalonej zgroi. Dałoby się go zaskoczyć, to tak całkowicie. A miało być w niego, no. Nie róbcie sobie jaj. Pozwolić uciekać. Wszystko się wyczyści. Okej. Tutaj są następni. Ale wolałbym sobie już i tak odpuścić.
Dobra, ty walczyć. Okej. Okay. Dlaczego do niego bijesz? Nie wiem, to już tak uważa. Ale to było głupie. Przeładowanie wszystkiego. Okej. Okay. Można iść. Idziemy. No. Serio? Okej. Okay. Mamy cię. Co tu mamy? The devil do I get it? Open, damn you! Co to za kurde jakieś... Kryształowa czaszka chyba. W ogóle czaszka sparowana. The artifact will never be yours. Try to lose me, corpse! Dobra, walczymy. Jest was trochę, to możemy posparować te zakupy. To jest chyba ostatni. Jeśli może. Wiesz, kapitanie. Twoje tu już dobiegły z końca. Najpierw twoja armia padnie. To chociaż się obroni. Na który teraz? Coś ci słabo idzie. Rola kapitana. No który? Pędzę nie. O ty, ty to. Co ci umiesz? Ło, unik. Dobre. Dobra, no. Czemu mi nie chcecie się zrobić? Dobra. Skurzyliście mnie. Nie zmiesz więcej do jedzenia? Odpuść sobie, bo już naprawdę twoja arma się rozsypała. A teraz zajebiste zakończenie. Patrz, jak ich wytrzymały. O, przyszło więcej. Ścierwa. No, widzę, że nie tylko ty chcesz walczyć. Ładnie. Chociaż nie jestem sam. Kurde, jeden na jeden. No, już się denerwuje koleś. Już nie wyrabia. Korła, więc i tak ciemnica okropna. Ot. Ot.
ostatni. O ty! Nie, wykorzystał atak zaskoczenia. O, tam. Tam szeroko spada. Dobra. Co masz do powiedzenia? Poza tym, że troszeczkę mnie podracałeś. Patrz, nie. Dobra. Odejdź, podejdź. Śmiało. Też bije. Patrz. A następni przyszli. Znów nie jestem sam. Ale ekscytująco się zapowiada na ten finał. Ło! Staliśmy znowu sami. Nie, przyszła, kurde. Armia. Kurde, jej roboty. Come on.
wracał trochę. Jeszcze jak trafię ładnie, to będzie nieźle. O! I'll flay your flesh for that! I've commandeered the artillery required to break this siege. Steal the artifact, and your reward shall be far greater than anything Commandant Bonaparte has offered. Where do I deliver it? To the Lady Eve. Teraz jeszcze zagadkę mam. Tego nam brakowało.
Ale siekaniny było naprawdę dużo. W sumie mogłem się tylko skupić na kapitanie Rose, ale wiecie, chciałem podkręcić walkę. Teraz trzeba. Teraz musimy wystarczyć kolejność odpowiednią zrobić. No i tu mamy te znaki. Jak to ma iść? Pomułka nagle zaszła. Okej, trzeba ogarnąć tę zagadkę do reszty. No i co jest nie tak? Może za kolejność? Taką najbanalniejszą to chyba wiadomo o co chodzi. Vive la France! Co jeszcze? Nic ze mną nie zrobicie. Friend, we shall see why they're after you. Już koniec. Na co była taka scenka? O kurde, była świętego Dionizego. O kurde. O w dupę. Fragment Edenu. No to idziemy! Jesteśmy królami tutaj. Możemy ich tutaj już w sumie... ciepać. Kurde, teraz to już nic mnie nie zrobi. Dark magic is this? That commandant must never have it. Ty... Zostawić mnie. Dziwne, że mi chłopcy w tym zabiera. Ale możemy tak ich tutaj wypańczać. No nie będę przychodzić, a ja ich będę... No nie, ale nie kłujcie mnie. Słuchajcie, spektakularny moment. Czytam ten stary opór. Zupoli się mocowi potędze Dionizego.
i finałowa cutscenka. Czyli to już końcóweczka. Aha. Ah, dear Arno. Our hopes as to the future condition of the human species may be reduced to 3 points. Napoleon Bonaparte, you are under arrest for treason and deserting your post. The destruction of inequality between different nations. The progress of equality in one and the same nation. Final passengers! This must reach Al-Mualim in Cairo. Co? Ha! And lastly, the real improvement of man. Tak jest. Już napisy końcowe będą? Pewnie będą. Okej. Okay. Czyli dzisiaj kończymy. Kolejna sobota, kolejny koniec serii. Pięcioodcinkowego. Będzie właściwie 6, bo jeszcze chcemy zrobić tego kopa z kradzieżą. Ale co można powiedzieć więcej? Dodatek był całkiem, powiedziałbym szczerze. Nie sprawiał on większych trudności, ale w niektórych momentach sprawiał naprawdę dynamiczne wrażenie. Więc ja oceniam ten dodatek 9,5 na 10. Pomimo kilku lagów i bugów, jakby tego nie było, to byłoby naprawdę 10, ale jest 9,5, a ocena w ogóle Unity ogólnie ta się jakby poprawiła. Mogę jej dać, nie wiem, 8,5, bo dałem jej 8, ale po dodatku jestem jej skłonny dać lekko ocenę wyżej, ale i tak uważam, że zawalili na całości, po całości. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Nie wiem, kiedy będą kolejne odcinki z co-opa, w zależności jak się zgram w czasie z innymi. A tak poza tym to już nie będzie fabuły. Ona jest już ogólnie skończona, czyli 13 sekwencja została jakby zwieńczona z pozostałymi 12. Więc przygody Arno Doriana tu się już praktycznie kończą na zawsze, bo nie wiem, kto będzie protagonistą w kolejnej odsłonie, która ma być w tym roku. Mam nadzieję, że przesunę termin i zrobią tak, jak powinny zrobić inne studia, innych gier. No, akurat jeszcze ogarnąłem sobie aplikację Companion do Unity na fonie, więc nie wiem. Może jak będzie wszystko fajnie, to wam nagram, co z tych skrzynek może wypaść. Zobaczycie wszystko w swoim czasie. Nie wiem, czy by nie zakończyć tutaj. Już odcinka. Ale mianowicie nowa broń, nowe urządzenie. Chociaż z niej za często nie korzystałem, ale tylko mówię głównie do zagadek. Co jeszcze? No, gilotyna naprawdę zrobiła wielką siekę wśród wrogów francuskich gwardzistów, jak i tych rabusiów. No i mianowicie kostiumy nieźle wyglądają. Najlepsze dla mnie jest ten kostium z Francjady. Rabusiowski też nie jest zły, ale ten z Napoleoncem i Żelazna Maska to już troszeczkę tak, no, przesadzili. To jest taki kostium bardziej na lepszy wygląd niż na pokazanie wyższości. Okej, tu już się kończą napisy końcowe, które przywinąłem szybko. Ciekawe, czy jeszcze tutaj będzie jakaś cutscenka. A jeśli już nic, to w bardzo uroczysty sposób zakończymy fabułę Unity, bo mam nadzieję, że już więcej DLC nie zrobią za bardzo. Mamy latarnię świętego Dionizego. Aha. Ale ona już tam działa zbytnio.
fucking bastard, now! Co mnie popychasz? A gdzie mamy tą latarnię? No co mnie tak pasz? Shit-headed horse! Dobra, to zrobimy teraz taki myk, że my uciekamy do Paryża i ceremonicznie zrobimy skok wiary w Notre Dame, odbierzemy hajsy i pożegnamy Arno Doriana. A może nawet ubiorę się w zwykły strój, żeby po prostu już pokazać, że Arno już chyba wypełnił swój los, jak tylko mógł. Bo w sumie no, został wyrzucony z Rady Asasynów, z Bractwa właściwie. Ale jego dokonania na pewno zostaną zapamiętane we Francji w XIX wieku, rzecz jasna. Nie, XVIII, przepraszam. Już mi się nawet wieki mylą. Ale aresztowanie Bonapartego nie było taką wcale głupotą. Dobra, odbieramy hajsy. Pięknie. Odnowimy sobie ekwipunek i rzecz jasna do Notre Dame wyruszymy i zakończymy ten najdłuższy odcinek w dodatku Dead Kings, którego już właściwie nie ma. Mamy tylko teraz miasto Francjady i zostało z tego. Nawet jego już nie wygonił. Chyba, że podejdzie do mnie. A jeśli chodzi o rywalizację klubową, to zajmujemy obecnie pierwsze miejsce. 100 tysięcy, to w sumie wygrywamy to już. Za dwa dni się kończy. A mnie uda nam się to ogarnąć i zdobyć itema. Dobra, no to Notre Dame i kończymy. Oczywiście jeszcze chciałbym tutaj podsumować cały kształt bohatera, bo uważam, że Arno zrobili fantastycznie, choć niestety nie dorówna charakterowi Ezio. To jest bezwzględna racja. Jeszcze tylko nałożymy odzienie podstawowego Arno i miecz taki najgorszy. Proszę. Pistolet też damy jakiś najgorszy. Kolory oczywiście podstawowe, błękit. Strój najpierw jeszcze trzeba ściągnąć. I wszystko co nam po prostu ogarnęło się, to zakładamy. Ale naprawdę przeżyłem niesamowite po prostu wrażenia. Jakby nie te bugi, to naprawdę gra roku by to była. Ale no niestety nie udało mi się tego w 100% osiągnąć. Jeszcze ulepszymy w ogóle te wszystkie arsenały dla Arno, te podstawowe. Albo mam sporo tych punktów credo, to można wydać do bólu. No i co można dużo jeszcze powiedzieć. Seria była niesamowita, bugów było mnóstwo, ale trzeba było jakoś z tym żyć. Tak czy inaczej, ponownie dziękuję za to, żeście oglądali wszystkie odcinki z Unity i że po prostu wytrwaliście z tych lagów, bugów. No i mam nadzieję, że jeszcze będą jakieś odcinki z trybu kooperacyjnego. Dziwnie, myślałem, że da się jakoś nie... A jeszcze zsynchronizujemy na koniec. Tak będziemy wspominać Paryż, Francjadę i Wersal, i ogólnie całą Francję.